Siema. Trochę nietypowa sceneria, nie żaden program, ale ja. Dlaczego? Słuchajcie, nudzi mi się. A co robię, jak mi się nudzi? Z reguły nic, ale teraz postanowiłem, że spróbuję coś, czego jeszcze nie robiłem. Nakręcę wam vloga. I będzie to vlog taki rowerowy. Czemu nie? Myślę, że to może być trochę fajna. Co? Może to być taka fajna alternatywa. Możecie się też podzielić tym, co wy lubicie robić podczas tego całego zdalnego nauczania. I no po prostu, co tam u was? Lecimy. Słuchajcie, mój outfit na rowerek wygląda w ten sposób. Także schodzimy do piwnicy po niego. Słuchajcie, jest dzisiaj piękny dzień na rowerek, ale jest problem. Nie mam wody. Także po drodze wjedziemy sobie na stację i kupię wodę. Nara. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego witam was znowu w pokoju, a nie na trasie. Powód jest następujący. Moje koła to jest porażka. W sensie nie tyle, że są jakieś zniszczone, tylko po prostu rower stał całą zimę. No stracił powietrze po prostu w kołach i będę musiał chwilkę poczekać, aż pewna osoba wróci i mi te koła dopompuje, bo nie mam pompki. Ale to dlatego, że ja ogólnie roweru jakoś rzadko tykam. Generalnie nie jeżdżę sobie tak, ale w sumie teraz jak zacząłem pierwszy raz kręcić vloga, to pomyślałem, że będzie to fajny content, żeby sobie pojeździć, pozwiedzać i pokazać wam trochę okolic, można tak to nazwać. Także do zaraz tak naprawdę, bo to zajmie 10-20 minut chyba. Siema. Zatrzymałem się tutaj, żeby wam pokazać, co kupiłem, bo byłem jeszcze w sklepie. Pompeczkę kupiłem taką i w domu, jak już wrócę, zrobimy sobie jej unboxing. A jak na razie, jak będę jechał dalej, tylko jeszcze się napiję. No i będę po prostu jechał już sobie zwiedzać. Tak to wygląda. Iść pod, albo nad, albo obok. Czy raczej zostawić to na następny odcinek? Tak, w następnym odcinku sobie tu pójdziemy. A teraz będę jechał dalej. Słuchajcie, widzę tutaj plus maseczki. Mianowicie nie wieje tak mocno w twarz, jak się jedzie. Moje włosy nie wyglądają trochę za ciekawie, kiedy jadę pod wiatr.
z wiatrem też. No cóż, jadę dalej. Słuchajcie, postanowiłem, że zakończę moją podróż w tym miejscu. Jest to ładnie. Tak to. Nie owijajmy w bawełnę. No i co? Ja już będę leciał do domku i nagrywam drogę powrotną. Słuchajcie, jestem już po wycieczce. Było to naprawdę, nie powiem, piękne przeżycie. W sensie wyjazd na rower może być naprawdę niezłą odskocznią od tego całego siedzenia w domu i lekcji przed komputerem. Tak jak wcześniej wspomniałem wam w lesie, kupiłem sobie pompeczkę. Zrecenzuję ją później. W sensie to jest pompka, no czego tutaj dużo wymagać. Ale najpierw szybki prysznic. Słuchajcie, mamy naszą pompeczkę. No to co? Otworzymy ją. Mamy śrubeczki. Jestem pewny do czego? Pewnie do tego, żeby zamontować ją na ramę. Pewnie też po to jest to. Tylko nie wiem, czy ja mam takie mocowanie. No cóż, ale mamy pompeczkę. Tak ona wygląda, może wezmę już telefon do ręki. Wygląda w ten sposób. Jest teraz zablokowana, tak się odblokowuje, nie ma zamknięcia na to. No i co? No działa jak pompka, możemy zrobić z tego co wiem, o, w ten sposób, żeby się łatwiej pompowało. I co? Taka mała recenzja takiej małej rzeczy. Słuchajcie, dzień się kończy, ten materiał też. Mam nadzieję, że wam się podobało. Strzelcie suba i lajka. Macie tutaj Instagramka. Padajcie. Ja się z wami żegnam. Siemano.